Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Wchodzę sobie na CSGO Skinsa i patrzę, nowy evencik, no i mamy nowe skrzyneczki. 5 nowych skrzyneczek, mamy skrzyneczkę za 5 najtańszą, więc otwieramy ją już od razu na samym starcie tego filmu. Zobaczymy oczywiście, jak nam tutaj będzie z tych skrzyneczek lecieć. No generalnie ja preferuję takie droższe skrzynki zawsze, no ale jak możecie zobaczyć tutaj na CSGO Skinsie, bardzo dużo jest skrzynek we wszelakich kategoriach cenowych, tak więc jak będziecie chcieli sobie wpłacić z kodem Croxy, bo który, dajecie 10% więcej, tak, mieć 10% więcej, a nie mieć, to jest różnica. I dodatkowo oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników na start. Więc jak będziesz chciał sobie wpłacić, no to na pewno sobie jakąś skrzyneczkę tutaj dla siebie znajdziesz. A jak kodu chcesz użyć oczywiście i zysk 10% więcej, jak jest są pełnoletnim do każdej wpłaty, kodu możesz oczywiście używać do woli. No to wystarczy, niż doładuj i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x, no i masz tutaj wszelakie metody płatności, blik, skiny, gift cardy, PSC-ki i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda. Kolejna skrzyneczka za diszkę. Za diszkę to kiedyś można było mieć stary kepsa. Teraz dostać kepsa za dyszkę, no to już graniczy z cudem, stary. No tak 15 wydaje mi się, to jest co najmniej. Daj znać, jak myślisz, jak u ciebie jest, za ile najtańszego kebaba, stary, jesteś w stanie zjeść u siebie w mieście. Generalnie mam nadzieję, że podoba wam się kalendarzyk, tak? Bo już trochę tego kalendarza, trochę on trwa. Mam nadzieję, że wam się podoba, że udało wam się już coś zgarnąć. Oczywiście jak chcecie zgarnąć, no to oczywiście użycie kodu Croxy na CSGO Skinsie. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. No i oczywiście komentarzyk z numerkiem z kalendarza, jaki chcecie. I oczywiście dołączenie na Discorda. Discord jest ważny, bo to też sprawdzam, tak? USP Cortex 39 zł, więc jest to otwarcie na plus i jak najbardziej. Mamy dwa różowe tutaj skiny, co daje nam też tutaj delikatny plus z tego otwarcia. Skrzynia za 20 zł, zobaczmy jak tutaj nam pójdzie. 60 zł musimy zapłacić za 3. No jest hydroponika do trafienia, więc jest to piękny skin, naprawdę piękny. Classic Fate, do tego również tutaj znajdziemy, co tu jeszcze jest, rękawiczki, no jakaś abubka, emeczka Chantico. W ogóle emeczka Chantico to jest według mnie jedna z najładniejszych M4-eczek w grze z gumą, ale bardzo dużo osób uważa, że jest to za bardzo taka, wiesz, oczojebna trochę ta M-ka, nie? Że za bardzo się trochę świeci. No nie wiem, no mi to jakby nie przeszkadza, ja tak nie uważam, że jest za bardzo taka, wiesz, świecąca. I to była M-ka chyba, kurczę, którą chciałem jako pierwszą mieć w grze. Jak zaczynałem grać w Counter Strike'a, to właśnie jak otwierałem wtedy skrzynki na CSGO Skinsie, pamiętam, stary, że w końcu doszedłem do tego celu i wypłaciłem tą M-kę właśnie z CSGO Skinsa, stary. W 2016 roku chyba, jak zaczynałem w CS grać, albo 17. Więc byłem dumnym posiadaczem tej M-ki. To była M-ka, którą bardzo chciałem mieć, bo uważam, że była na tamten moment chyba najpiękniejsza w moim zasięgu oczywiście, tak? No bo wiadomo, wtedy był też Ikarus i tak dalej. No ale ta M-ka Chantico Fire skradła moje serce. Skrzynkę za 2 dychy otwieraliśmy teraz, no to teraz 40 zł. Bafkun Case, no tu już będzie konkretnie chyba, co? Są Shadow Daggery Ruby tutaj. Do tego AWP Lightning Strike. Sloterki. Talon oczywiście, Sloter. Ej, otwarcie na plus, fajnie. No mamy rękawiczki, mamy Print Streama, no stary, czego tu chcieć więcej? No wystarczy teraz coś z tego otwarcia tutaj trafić. Jest tutaj okej, jest otwarcie jak najbardziej w porządku, 122 zł. Otwarcie, no, 2 zł na plus, więc niech będzie. EK Point Disarray AWP 161 zł, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. No tutaj... No, AWP Duality, nie wiem ile one kosztują, 75 zł. W ogóle ta AWP Duality, pamiętam, że ona chyba potem dopiero weszła do gry. W sensie, pamiętam, była AWP, nie pamiętam jaka, napisz w komentarzu, stary, bo zapomniałem. Weszła AWP, która potem okazało się, że ma grafikę podjebaną i
tego samego chyba wieczoru, albo na następny dzień została ona zastąpiona AWP właśnie Duality. Żeby wiesz, żeby tamta AWP nie dostała kontrahenta, tak to się nazywa, to jest to co Hole jest, nie? W tej grupie jakby. To się kontrahent chyba nazywa? Tak mi się wydaje, w sensie ten złoty jakby, no jak masz, kurwa, no nie wiem nawet jak to powiedzieć, nie tyle co stany, tylko jak masz rodzaj jakby, wiesz, rzadkości skina, nie? No to złoty to chyba właśnie kontrahent jest, tak mi się wydaje. Czerwony covered i tak dalej, nie? Wiesz o co chodzi, mam nadzieję. No i żeby nie dostała właśnie tego kontrahenta, no to AWP Duality tu weszła, nie? Mamy pre-streama, więc bardzo ładne otwarcie z tej oczywiście skrzyneczki. Sympatycznie całkiem, 95 złotych. No fajnie by było trafić, mimo wszystko tutaj jakiegoś talonika, jakiś tutaj Shadow Dodgery i tak dalej, ale okej, okay, no to jest to kolejne otwarcie na plus. Póki co z eventu jesteśmy zarobieni. 150 zł, no tutaj już ja nie mogę, tu już tak to pięknie wygląda. Jest Zeus w ogóle, jest tutaj Zeus w tej skrzyni. Jestem ciekaw, ile on może kosztować. 200 zł, 130 najtańszy. No okej, okay. Mamy Akan Nightwish, stat tracki jakieś, 145 zł, czyli no piąteczka na minus. No zobaczcie, jest M9 Tiger Tooth. Jest tej Emerald nawet, stary, jest to Emerald, no i ja nie mogę. Trafić taki nóż, to ja nie wiem, jak wygrana na loterii, stary. 7000 zł kosztuje Emerald, Szafir, no szósteczkę. A ten Tiger to pewnie jest trójkę. 6000 on kosztuje. Okej, okay. No, czyli tutaj poprzeczka wysoko postawiona. No ale są też rękawice, 2800 najtańsze, 3800 najdroższe, mamy kolejne rękawiczki, więc no jest to w zasięgu do zrobienia, tak? Jest to w zasięgu do zrobienia, 135 zł tym razem. Kolejne otwarcie, dwa kałachy, Glock do tego. A weźmy może szybki, co? Nakręćmy sobie parę razy szybkim. Zobaczmy jak nam pójdzie, może to będzie, wiesz, klucz do sukcesu. 125 zł. No to jest stóweczka. Może jakaś batelka by się tu przydała, co? Myślę, że to nie byłby zły pomysł. 184, wow, ale się... Oj. Ale tu się rozkręca chyba ta skrzynka, co? 163. No dobra, zejdźmy powiedzmy do 3 koła, poniżej 3 koła. Jak to nam się uda? 79. 95, no tutaj coś się zacina, 99. No jeszcze, no tutaj nie machniemy, stówka. 82. No, coś tu mi nie gra, coś mi tu nie gra. Dlatego, no tak jak powiedziałem, no ja tutaj batelkę mam jakąś sympatyczną. Albo wiecie co, czekaj, ja muszę, przepraszam, ale ja muszę to zrobić po prostu, bo nie byłbym sobą, no naprawdę stary. Ostatnio tak mnie ta skrzynka zawiodła, że dzisiaj bardzo bym chciał, żeby zostało to naprawione tutaj, tak? Dobra, niech będzie 15 skrzynek. Na dwie osoby bitwa, 4% Crimson Web. No i zobaczmy, no mam nadzieję, że to będzie jednak teraz ta batla, która nam odda, tak? No, wczoraj było jak było, to było wczoraj chyba, nie? Że ta skrzynka, no tak średnio tutaj chciała ze mną współgrać, więc mam nadzieję, że dzisiaj tutaj będzie inaczej i że faktycznie no coś tutaj dla wuja strzynia 4% Crimson Web upichć, tak? Zobaczmy, Let Her Cook, tak? Let Her Cook. No i jest pierwszy klasyk, no jest zajebiście. I to mi się podoba. Minimal Wear, 2500 zł. Zaczynamy dobrze. Jest jeszcze 10 skrzynek przed nami, no jeszcze tutaj jedna kosa. I będę zadowolony, tak? Znaczy, i tak trzeba być zadowolonym, tak? No bo już jedna ta kosa zwraca nam całego tego battla, nie? Z nawiązką, więc jest spoko. No mówię, ostatnio ktoś się chwalił, że w ogóle z samej tej skrzynki trafił Classic Knife'a właśnie, chyba tego, za 500 dolców z 20 ostatnich. Tam ktoś się napisał na Discordzie. Pozdrawiam ci serdecznie, byku, i gratuluję wygranej. A jak chcecie się pochwalić, no to pochwal się, stary, na Discordzie. No dlaczego by nie, no? Bo to jest, że tak powiem, ten Discord, żebyś się mógł pochwalić, tak? Jak uda ci się coś innego zdobyć. No Crimson Web niestety teraz dla mojego oponenta. 4 ostatnie skrzynie. Jest dalej okej, okay, tak? Jest dalej okej, okay, jeśli ani jemu
ani mi nic nie poleci, to będzie okej. Okay. Będzie okej, okay, bo no tutaj jednak mimo wszystko, no mój stan tutaj tego Classic Knife'a jest ciut lepszy. Co czyni go tak ciut droższym, tak? O 800. No i zobaczmy, ostatnie otwarcie nic się nie zmieni. No i mamy to, jak narzekałem na tą skrzynkę ostatnio, że nic mi nie oddaje. 4-1-1-5. No i mamy to tak naprawdę. Możemy stworzyć już tą bitwę, którą chciałem, czyli... No muszę znaleźć tą skrzynkę pewnie najdroższą. Te skrzynki powinny być w ogóle uszeregowane, tak wiesz, tą kategorią jakby, że eventowa, nie? No dobra, wróćmy. No i będzie też 15 skrzynek, żeby było ciekawiej na 3 osoby, może tutaj, że tak powiem, uda się coś właśnie z tej topki tych skinów, z tej skrzynki trafić. Może niekoniecznie mi, mam nadzieję, że tak nie będzie. No zobaczmy, w ogóle eventowe tokeny też dostajemy za otwieranie tych skrzynek, nie? Przejdziemy zaraz do tej całej zakładki eventowej. Ale no pierw tutaj bitewka leci, tak? Zobaczmy w ogóle, ile mam tych tokenów. No sporo ich mam, tak? Możemy je wymienić sobie tam na darmowe skiny jakieś. Więc no, tak naprawdę to jest taki bonusik do tego, że otwierasz skrzynkę, nie? Otwierasz tę skrzynkę i dostajesz jeszcze tokeny za darmo, które możesz wymienić na skiny darmowe. Więc to jest sytuacja win-win tak naprawdę. Jak chcesz sobie zakręcić eventową skrzynką, no to jest spoko opcja, nie? No ale zobaczmy, czy spoko będzie tutaj, że tak powiem, wynik ogólny dla nas tego battle'a. No póki co, no mówię, ja go stworzyłem z taką myślą, że może faktycznie udałoby się... No, wydropić coś drogiego, wydropić jakąś kosę fajną, żeby wiesz, żeby do tytułu było. No ale póki co, no jeszcze 7 skrzynek przed nami, ale tutaj nic, tak wiesz, ponad stan, że tak powiem, no nie leci, no, ponad stan nic tutaj nie ma, jest skała dla oponenta i tracimy przewagę. Zobaczmy, czy uda nam się jeszcze wrócić na właściwe tory. 80 zł, okej, okay, strata już tylko 4 dyszek. No skar dla nas teraz, 17 do 24. Ty, ale Adrian jak dogonił, ty! No jestem w szoku, szczerze teraz powiem. A ty tutaj, taka wiesz, cicha woda brzegi rwie, nie? Tutaj ładnie tak podgonił, tak wiesz. Nic, że ja tak nie patrzyłem, tutaj nie spodziewałem się. A Adi tutaj, no nieźle, no Underdog by wszedł zapewne, no to trzeba chyba jeszcze raz taką samą bitwę tutaj, że tak powiem, zakręcić, tylko tak dla troszkę, że tak powiem, podsycenia. A metyst na koniec. No i zobaczmy. 3 osoby znowu. Mogłem w sumie dać Underdoga, ale już niech leci. Wrzucamy losowe boty. No i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Daj w ogóle też znać swoją drogą w komentarzu, czy wolisz krótsze filmy, czy dłuższe. To też ja się dostosuję wtedy do ciebie, tak? No bo ja czasami lubię sobie popierdolić, a nie wiem, a czasami te odcinki wychodzą po 5 minut, po 6, a czasami po 15. Więc no jak się rozgadam i że tak powiem wkręcę się w skrzyneczkę, to mogę siedzieć i tak wiesz... I tak jak sobie kręci skrzyneczką, tak? Więc daj znać, będę ci bardzo wdzięczny. Kałach dla Michaela. No chciałem tutaj Underdoga dać szczerze, ale mówię nie, no Underdog teraz nie odda. Jak w tamtej by oddał, to teraz nie odda, nie ma co. No ale zobacz, Akaneon Revolution, 80 zł. Mamy 100 przewagi dalej, znaczy straty do Michaela. No Dorosso też strata rzędu, nie wiem, 55 zł, coś tu nie wiem, no już więcej trochę. 35, znaczy czy więcej, no nie, no w sumie nie, bo 30 jest glob. No okej. Okay. Neon Revolution dla niego, dla mnie jakiś skar, no kurczę, szczerze liczyłem na jakiś tutaj mocny drop z tych skrzynek, wiesz, eventowych, a no tak bez szału trochę, co? Tak trochę bez szału. Zobaczmy, CZ. 42 złote. Akan Nightwish. No 60. No ale tutaj, no okej. Okay, no nie mamy teraz... No nie, no w sumie mamy dużą stratę. No zobaczmy ametyst. No tutaj od niego będzie wszystko. Aha. No... To są żarty, prawda? I ja chciałem dać Underdoga! Chciałem dać Underdoga! Ja nie mogę. No nie wierzę. Chciałem dać Underdoga w tym battlu. Ja, ale nie wierzę. No dobra. No to chyba...
No, ta zniewaga krwi noga, coś mi się wydaje chyba, co? No dobra. No to ta zniewaga krwi wymaga. No to rzucamy coś takiego. 5 skrzynek Luxurious. No teraz zapewne znowu wejdzie ten underdog. Że znowu pewnie, w sensie, że znowu by wszedł ten underdog. W sensie, że ja bym znowu miał najmniej. I wtedy bym wygrał. No ale zobaczmy, to jest bitwa na dwie osoby, tak? Nie na trzy. Zobaczmy. A Diego nam tutaj wylosowało 79 zł. No to nie jest dobry skin jak na skrzynkę za 500 zł. Już ciut lepiej, ale no czuć więcej mi się tu... Czekaj, czemu ta MK jego 380 zł kosztowała? Ty! Ej, no to... Okej. 600 zł, faktor nie print steam. Dobra, ostatnie otwarcie, które... No. Tak to się żyje, stary. Cykl życia kroko, tak? Tutaj ktoś, że tak powiem... Ktoś ma wątpliwości, jak to zawsze wygląda. Nie, no czasem coś tam się uda wyskrobać na plus, no ale czasem się właśnie tak też kończy. 136 zł z tego otwarcia, no pokażę jeszcze tutaj evencik, bo w sumie sam bym sobie zobaczył. A, no to no, standardowo osoby z największą ilością tokenów sobie wygrywają skina. Możemy sobie ustrzelić też skina. Strzelamy do shopa, tak trochę, no. Let's go skins, halo. Dobra, handlarz i weźmy wszystko co mamy, tak? Weźmy wszystko co mamy i zobaczmy. 57 zł za free. No jak za free to? No innego wyboru nie mam niż po prostu to wziąć. Dobra, no to jeszcze jeden button. Tak z pasji do życia, stary. Tak z pasji do życia. Bierzemy te skrzynki. 4 na 4 osoby. I niech leci w świat ta bitwa. Jak teraz poleci mi jakiś, nie wiem, nie pamiętam co tam było. Chyba te szafiry, jakieś emeraldy były w tej skrzyni, nie? Jakby coś takiego poleciało na takiej bitwie za ostatnie pieniądze tutaj na stronie. No to wow, po prostu wow. No ale zobaczmy, ostatnie 3 skrzynki. P2000 dla nas, 20 zł średnio, 60 zł straty. No i ta strata już chyba raczej... No chyba stratą pozostanie, tak? Stracony zostanie cały ten... Chociaż, no... No, coś tu chyba CSGO skins chyba... Nie chcę, żebym tak się poddawał. Coś mi się tak wydaje. Dlatego... Ej, co mogę otworzyć tak naprawdę? No, tak na farta. No, tak na farta to sobie mogę, nie wiem, zrobić bitwę... Szynkę... No, coś takiego. Czy takiego na farta. Ej, dobra, i dajmy teraz underdoga. I zobaczmy, czy to coś. Czy to zadziała. Zobaczmy, czy to zadziała. No jak teraz drobne, nie wiem, coś drugiego. Jak w tamtych mi nic nie leciało, no to będę naprawdę zły, ale. Ojojoj! Ojojoj, nie! Alex, weź Alexowi coś rzuć! Nie! 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 No nie! No nawet underdoga przegrywam. No co, no dzięki za oglądanie. Widzimy się dzisiaj, wybierzcie numer z kalendarza, bo wieczorem już będzie film z wynikami, tak? Dzięki za oglądanie, chodzi Kroksy dla osób pełnoletnich na 10% więcej. Siemano.